Hej, szczęść Boże, witajcie w kolejnym odcinku Hunter. Szukamy, łowimy to, co jakoś może się przydać do naszego życia. Oczywiście wszystko puszczam przez siebie, przez swoją wrażliwość, przez swoje też potrzeby i pragnienia poznawania takich, a nie innych elementów naszego życia, ale jeżeli się dacie do tego zaprosić, to będę bardzo szczęśliwy. Tak jak powiedziałem już na początku tej serii, staram się dzielić tym, co udało mi się przeczytać, nad czym udało mi się w poznawaniu tego świata, w studium, mówiąc językiem dominikańskim, nad czym udało mi się zatrzymać, co mnie samego zainteresowało i mam nadzieję jakoś też was też tym zarażę, czy jakoś zainspiruję może do tego, by również takim tematem się zająć. No jaki dzisiaj jest temat? No wpadła mi już jakiś czas temu w ręce książka Ulfa i Brigitty Ekman. Może niektórzy z was kojarzą Ulfa Ekmana, Brigitta Ekman. To są założyciele kościoła w Szwecji. Można powiedzieć wielu kościołów, prawda? To rzeczywiście jest niesamowite małżeństwo, niesamowita para. No bardzo ciekawa jest rzeczywiście ich historia. Wydali wiele książek. Słowo życia to jest taki kościół, tak trzeba by powiedzieć, wspólnota, kościół, wiele kościołów, które są przez nich założone i w Szwecji, ale też na całym świecie, dużo na terenie byłego Związku Radzieckiego. Ulf wiele książek napisał, wiele też jest przetłumaczonych na polski, ale ja się zainteresowałem akurat tą książką pod tytułem Wielkie odkrycie, nasza droga do kościoła katolickiego. Z kilku powodów gdzieś we mnie zagrał ten temat, zaciekawiłem się, jaka jest droga właśnie do kościoła katolickiego kogoś, kto od zawsze był protestantem, kto jest protestantem właśnie też z kultury, takiej jak Szwecja właśnie protestanckiej, z dziada pradziada, można by powiedzieć też ze środowiska, ze świata, gdzie się nie zna w ogóle praktycznie kościoła katolickiego, albo jakieś tylko ma się na temat kościoła katolickiego zasłyszane poglądy, czy nawet przesądy. Jakby nawet też się nie ma takiej potrzeby zajmowania się tym, co w kościele katolickim. Jakby w tym sensie w Polsce, przez to, że Kościół katolicki jest tak duży, wszechobecny, to taka trudna perspektywa w ogóle do wyobrażenia sobie, ale no właśnie ja lubię tak trochę sięgać w takie światy, które są mi nieznane i obce. Jak to wygląda z tamtej perspektywy? Też właśnie kogoś, kto jest pastorem, kto od podszewki zna tradycję protestancką i nagle jakoś spotyka na swojej drodze Kościół katolicki i jak stara się go poznać. I to jest też taki kontekst jeszcze jeden, że na przykład no ja znam takich katolików, którzy zdecydowali się przejść na protestantyzm, do wspólnot protestanckich. I jakby znam tę drogę, to co na przykład nimi powodowało, że jednak zdecydowali się przejść do takiego czy innego
kościoła protestanckiego, ale nie spotkałem na swojej drodze kogoś, kto wykonał odwrotny kierunek, czyli że był od zawsze w kościele protestanckim i zaczął poznawać kościół katolicki i zdecydował się na konwersję do kościoła katolickiego. Jednocześnie bardzo mnie zainteresował taki proces właśnie, żeby nie widzieć tylko takiego początku i końca, czyli o, ktoś odkrył i teraz już jest konwertytą do innego kościoła, tylko najbardziej mnie interesował ten proces odkrywania, jak to właściwie się działo. Też no, miałem takie doświadczenie, to też mnie jakoś popchnęło do przeczytania tej książki, że rozmawiałem z jednym pastorem, który wyraził taką chęć właśnie przejścia do kościoła katolickiego i chciałem jakby po prostu nauczyć się, poczuć to, nawet może dowiedzieć się lepiej, poznać, może to jest najlepsze słowo, z czym on się może zmagać, jak to przejście czy jakieś odkrywanie kościoła katolickiego, z jakiej perspektywy to się dokonuje, jakie tematy się otwierają i tak dalej, i tak dalej. To, co sobie bardzo cenię w tej książce, może bym jeszcze tak powiedział, to że to jest w ujęciu Ulfa, jakby jeden jest rozdział, gdzie Ulf dzieli się tym, co się w nim działo, co było dla niego ważne, jak przebiegał ten proces, jak on to widzi, jako mężczyzna, pastor, a obok zaraz następny, na przykład jest kolejny rozdział, kiedy Brigitta, jego żona, dzieli się z takiej perspektywy właśnie żony pastora, ale też kobiety, też te rozróżnienia, że trochę z innej rodziny był Ulf, trochę z innej Brigitta i jak się te dwa spojrzenia dopełniają. Też dla Ulfa jako dla pastora no, były ważne tematy teologiczne, a dla Brigitty i historyczne, i estetyczne, takie właśnie właściwie no też takie relacyjne. Znaczy ta różnica, w jaki sposób to się odsłania mężczyźnie, w jaki sposób to się odsłania kobiecie, no bez ogólniania, ale właśnie poznawanie tych różnych wrażliwości i różnych podejść do tego poznawania kolejnych i kolejnych odsłon, prawd, poznawania kolejnych ludzi, jakieś osoby z różnych kościołów, z różnych kultur, bo też Brigitta była zaangażowana mocno na przykład w Indie, w pomoc humanitarną, dlatego że przez wiele lat właśnie jej ojciec też był pastorem, więc, który pracował w Indiach, więc to był dla niej świat, gdzie ona spędziła wiele lat, więc Indie były dla niej ważne. Co innego Ulf i tak dalej, i tak dalej. Opowiadam o tym z wielką wdzięcznością, że miałem okazję przeczytać tę książkę, że to się tak stało. Też oczywiście z jakimś wyczuciem, ale też pojawiają się takie wątki właśnie odrzucenia, nieprzyjmowania właśnie Ulfa czy Brigitty przez braci protestantów w tych ich poszukiwaniach. No tak można też podejrzewać właśnie na każdego z nas jakoś chyba to dotyka czy spotyka, czyli niezrozumienie, które nas spotyka w naszych poszukiwaniach, w naszej drodze poznawania takich czy innych aspektów rzeczy, czy to dotyczy religii, czy kultury, czy nie wiem, zjawisk społecznych, że teraz właśnie ten wszechobecny hejt
jakby, że to jakoś nas dotyka też na tym poziomie, kiedy oni byli naprawdę znaczącymi w ich kościele, właśnie wielotysięcznym, że właśnie były te zarzuty, że teraz nagle właśnie zostaną cały ten kościół, wspólnota, słowa życia przeciągnięte do Watykanu i takie rzeczy, że no takie zarzuty niesprawiedliwe. Myślę, że dalej to też jest. Że ja też gdzieś tam obejrzałem na YouTubie, że jacyś pastorzy się wypowiadają, że właśnie Ulf właśnie popełnił ten grzech ekumenizmu i dał się zwieść i tak dalej, i tak dalej. Że dalej trwają te oskarżenia wobec niego, wobec nich. Więc to jest cały czas żywe. Też no, mogę się spodziewać, że nie wiem, przez to, że ja mówię akurat o tej książce, też z tej czy z drugiej strony mnie spotka jakiś hejt, prawda? Bo nie wiem, protestantom może się nie podobać, że ja tu opowiadam o Ulfie i o Brigidzie Ekmanach, którzy przeszli właśnie z protestantyzmu do kościoła katolickiego, ale również z kościoła katolickiego może się pojawić jakiś hejt w tą stronę, że co to w ogóle jest, prawda? Że czy to tak naprawdę się dokonało, na jakim to jest poziomie i tak dalej, i tak dalej. No pozostaje mi wam polecić tę książkę, jeszcze raz ją pokażę. No po prostu sami poczytajcie, zobaczcie. Natomiast mnie najbardziej interesowało, tak jak powiedziałem, i do tego chciałbym was zachęcić, żebyście nie koncentrowali się na początku i na końcu, skąd kto przyszedł, dokąd doszedł, bo też bardzo piękne tu jest ukazane, że oni się nie decydują przez cały ten długi proces na to, żeby od razu przejść do kościoła katolickiego i potem tylko szukają pretekstów, tylko cały czas żyją bardzo konkretnie, realnie też pracują bardzo, można by nawet powiedzieć, ponad swoje siły dla tego kościoła w całym oddaniu, chcąc im dać to, co mają najlepsze ze swojego życia, ze swoich doświadczeń. Więc no to, co mnie najbardziej fascynuje, to jest ten proces, który tu się dokonuje w nich i właśnie te poszczególne aspekty, które się uruchamiają, czy właśnie wątek maryjności, czy wątek eklezjalności, czy wątek historyczny, czy wątek czyśćca, czy wątek papieski. Wiele, wiele różnych rzeczy, które krok po kroku się odsłaniają, coraz kolejne i kolejne, zadają pytania, powstają kwestie i właśnie spotykanie poszczególnych osób, bywanie w różnych miejscach, doświadczenia estetyczne, czy właśnie odkrywanie prawd teologicznych, odkrywanie wątków właśnie historycznych, co z czego wynika, jakichś procesów, uświadamianie sobie tego wszystkiego, właśnie odkrywanie tych różnych prawd na różnym poziomie, do czego one te prowadzą, te prawdy, to odkrywanie, do czego ono prowadzi. To jest naprawdę fascynująca podróż, w którą nas zabierają Ulf i Brigida Ekmanowie. I jeżeli was to ciekawi, jeżeli tym jesteście zainteresowani, to bardzo polecam tę książkę. Na końcu, na okładce z drugiej strony właśnie jest to hasło szukajcie, a znajdziecie. Ta zachęta, właśnie to szukanie jest ryzykowne, bo do końca nie wiesz, jak zaczynasz szukać, co znajdziesz. Że potrzebujesz podjąć takie ryzyko. Jednocześnie tak patrzę na nich, na okładce, jakim są pięknym małżeństwem.
takim szanującym siebie nawzajem przez wiele, wiele lat, przez zmienność, przez różne doświadczenia, śmierci swoich rodziców, jakiegoś cierpienia, chorób, niepewności, właśnie tego prześladowania, jakiegoś hejtu. Wiele, wiele właśnie, ale wspólnych doświadczeń i wspólnych przeżyć, chociaż właśnie z taką odmienną wrażliwością. To, co jeszcze mnie też jakoś poruszyło, tak bym powiedział, to jest, to już na YouTubie znalazłem, jak Wolf, opowiadając tak pokrótce swoją drogę tego przejścia, kiedy się rzeczywiście już zdecydowali przejść do Kościoła katolickiego, pokrótce opowiada o tym procesie w kościele właśnie, gdzie był pastorem przez 30 lat, czy niespełna, czy spełna, ale długo, długo, że właśnie on też założył ten kościół, czy razem można powiedzieć założyli, prawda, że on to opowiada w tej swojej wspólnocie i jest przyjęty. Może nie do końca zrozumiany, że nie są oni do końca zrozumiani w tej wspólnocie, może pewnie każdy ma swój proces poznawania tego, ale jednocześnie właśnie, że są przyjęci z tym, że potem wychodzi pastor, który jest jego następcą i modlą się nad nimi i im błogosławią na tą drogę, na którą się zdecydowali. To też jakby z mojego doświadczenia i pamięci, co do moich braci protestantów, no daj Boże, że to jest możliwe, ale gdzieś tam mi się wydaje to dziwaczne. Takie uszanowanie człowieka, uszanowanie jego drogi, jego odkrywanie i błogosławieństwo, wierząc, że z całą szczerością i miłością w poszukiwaniu prawdy zdecydował się jednak na taki czy inny krok, że to nie jest źródło naszych podziałów, tylko zachowujemy dobre życzenie właśnie i błogosławieństwo dla tych, którzy szukają prawdziwie. I że to nie jest takie nagłe, że to nie jest takie nieprzytomne, tylko że za tym stoi jakaś uczciwa droga i my to szanujemy. No tak mnie to rzeczywiście poruszyło, to nagranie z YouTube'a. No długo jeszcze bym mógł opowiadać o różnych aspektach, ale chciałbym was zostawić po prostu z tą książką i polecam Wielkie odkrycie Ulfa i Brigidy Ekmanów. Mam nadzieję, że to, co przeczytacie w tej książce, wam posłuży w waszych poszukiwaniach. Może niech dzisiaj na tyle wystarczy. Trzymajcie się, z Panem Bogiem. Hej!